Siemano, tutaj Bartek. Trochę mi The Great Escape. Czy możemy tutaj wyjść ze sandboxa? No i tak o, rozpocznijmy sobie. Mamy flagę usera, mamy flagę roota i mamy drugą flagę roota, ponieważ jest ucieczka z sandboxa, prawda? Bla, 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 bla. No i dobra. Ciekawe na starcie to, że nie mamy SSH, tylko jest port 22, na którym jest coś. Mamy port 80, jakiś Nginx. No i dobra, content discovery, cyk. Mówi nam, że mamy m.in. API i admina. Zrobiłem sobie taki rekursywny na API, nie znalazłem nic ciekawego. Zatem wejdźmy sobie tutaj w taki sposób. No i zobaczmy, co nam się tu ładuje. Jakieś losowe biblioteki JS-owe, więc prawdopodobnie jest to nie brute force'owalne. Tak, tu mamy singin, photo, classroom, courses. Admin, singup, ok. Zostało wyłączone tworzenie nowych kont, ok. Username A, password A. Invalid. Czy dostajemy to ten request? Dostajemy go po API. Czyli mamy API, request login. 503 błąd. Mieliśmy jeszcze tutaj takie coś jak admin. Admin się na chwilę pojawiło. Zostało przekierowane na folder admin. Tu mamy login, a tu mamy admina. Czy to jest to samo? Tu mamy title docker escape not. Next. To strona główna, to strona główna, ok. Ale to mnie zastanawia, bo tutaj można by puścić rekursywny content discovery na. Rekursywnie na admina. O Jezus, insert. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj znajdzie, bo teraz się zainteresowałem. Jeszcze jest coś takiego, co z taką totalną podstawą podstaw i zazwyczaj tego nie sprawdzam. Ale tu mi się samo nie włączyło, więc zobaczę, czy jest coś takiego. Pierwsze to będzie .git. Ciekawy błąd. Robots.txt. 500. O, wyjebałem serwer. Czyli nie można napierdalać, rozumiem. O, roboty istnieją, dobra. Mamy API, mamy coś takiego jak Exif Utilities i w nim, ok, czekajcie, czekajcie, to będzie easy as fuck. Move it tutaj i jest tutaj coś? Page could not found, ok. I tu jest taka podpowiedź, widzicie, gdzie to jest tutaj? Że tu jest wszystko bug.txt. No to fuf. I teraz directories, dajmy directory. Directory.
web content i teraz raft the files lowercase words. Teraz wziąłem FS, czyli full size i dałem taki, żeby nam go nie dawało. Zobaczmy, coś takiego istnieje. Trochę się zdziwiłem, ponieważ nic mi nie pokazało, ale mam taki pomysł w sumie. Ogarnijcie to. Dobra, to jest jakiś plik TXT, otwórzmy sobie go tutaj. Ok, tu widzimy API dev backup na 8080. XIF. W sumie na taki mam też jeszcze pomysł, bo fuf napierdala. A istnieje szansa, że tu trzeba coś wolnego zrobić. Bo po prostu zaczniemy blokowanie przez ilość requestów. Był insta unlock. Spróbuję coś takiego. Wiecie, nie wiem co tu się stało, ale mamy coś takiego jak well no. Kiedy puściłem sobie mega wolny scan z taką prostą listą, żeby była szybka. I... to well no wygląda bardzo obiecująco. Tutaj widzicie. Forbidden. Czyli coś tu może być. Dobra, to jeszcze raz. Teraz z well known. I czekajcie, tu szukamy jakiegoś pliku. Back, dobra, dajmy mu minus x txt back. I może jeszcze da się back.txt? Nie wiem, czy nie idzie za szybko. Zdziwiłem się, że tu się dzieją takie rzeczy od razu, a nie ten. O, nie, dobra. Jakieś gity. Dobra, zobaczymy, co się dzieje dalej. Tu się tak wydarzyło, ponieważ istnieją takie pliki. Masakra. Ja bym to mu dał dokończyć nawet. W sensie, ja bym to zrobił tak i dał mu to dokończyć. Niech tak poleci. Dobra, i ja się nie wtrącam. Mamy to, mamy. Chwileczkę, bo się leżałem. Tu, size się zmniejszył. I co to jest, co to jest, co to jest? No dawaj. No dobrze, bo ta przeglądarka zaczęła. O, jest coś. See this. O, jakiś ping API with a head for a nafi thread. Zobaczmy, co to jest za ten. Za info, to sobie zapiszmy w ogóle. A w takim razie mam nadzieję, że możemy to już anulować. Raz, dwa, trzy. Service. A jeszcze 503, dobra. API to ma iść headem, tak? Head. Nice. Coś postem może? Dobra, zobaczmy tą instrukcję. Tu jest jakaś security, coś tam. Researcher, okej. Okay.
O, jest flaga, którą ja. Która to jest minuta? 10, 10 minuta trzeba zamazać, okej. Okay. I co teraz? Ruta jakiegoś trzeba zdobyć, tak? Po prostu się nie da. Dobra, a co wy mi tu mówicie dalej? Ja sobie to poczytam w polsku, bo mój. Język angielski jest jakiś sobie. Bla, 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 bla. Kontakt, szyfrowanie. Kanoniczność, wszystko. No to dobra, jak mamy flagę. Czekajcie, co podsumujmy, co ma. Mamy flagę. Mamy jakiś dziwny katalog z czymś, który nam mówi, że. Mamy takie coś. Kurwa, coś tak mi brakuje czegoś. Zazwyczaj jak jest z Urla, to z Urla to wygląda jak zwykły upload PHP, ale nigdzie PHP nie widziałem. To zobaczmy, czy to będzie takie proste, jak mi się wydaje. Java 11 z 1.8. Co się stanie, jak damy takie coś? Nie możemy tak dać. Co się stanie, jak damy takie coś? Nie możemy tak dać. Dobra, zobaczmy, czy może ten PHP jednak wejdzie. Widzimy takie coś, więc to nie wchodzi. Co się stanie, jak damy to IP w sumie? O, w ten sposób. Ok, widzimy tą stronę. Tu widzimy jakieś biblioteki JS-owe. Dobra, gdzie my mieliśmy zakaz tutaj? Tutaj? Nie.
Tutaj? Też nie. Tam było API. Gdzie mamy jakieś kurde braki dostępów? O, widzimy tutaj dużo Nuxa. Zobaczmy, co się dzieje w Nuxie. Tu jest 403. Forbidden nawet w ten sposób. Pięćsetka. W ogóle to może jest po prostu ID? Aha, takie coś. Kernel. Może to jest kurde prostsze niż mi się wydaje. Nie, dobra, już myślałem, że to takie rzeczy będą. Dobra, exif. Jeszcze raz, jak to działa, zobaczmy. F. Something happened. Wrong? Przecież to takie jest URL, okej. Dobra, z tego co ja rozumiem, to tutaj teraz leci taki request przez to API. Właśnie, tam było jeszcze API. Może takie coś? 500. Czyli coś jest na rzeczy. O! I tu już widzicie, się kurczę pokazało wszystko ładnie. Znowu w ten sposób. A teraz będę mógł przeczytać to. Jakie pojebane zadanie. Jakbym to sobie. Fuck, to wrzucił teraz tutaj. Nadal 500. Zaraz. Tutaj jeszcze URL istnieje, tak? O. Kernel cannot specify. Teraz wykonuję komendę kernel. Czyli teraz możemy command injection tu wprowadzić, prawda? Bo będzie kernel równa się na przykład 1. SH not found. Jezus, ID. Czyli teraz była komenda curl, czy to było taki. No dobra, i mamy to ID, więc
Netcat LVMP 420. Kurwa, kogoś ciekawiło, co ja robię. Ja nie wiem, czy to jest. Czy to będzie SSRF w SSRF-ie z command injection? No bo tutaj widzieliście, daliśmy ten parametr, który istniał, i tu się napisane, że komenda curl, bla bla bla, więc teraz się wykonuje komenda curl. A jeżeli się wykonuje jakaś komenda, no to można sobie dać lub i wykonać inną komendę, na przykład pwd work. I na przykład, jakbym dał ls-la root, no to widzicie, mamy devnota. Nice. A ipall? Nie ma komendy ipall. A ddr? ifconfig? Kurwa, nic nie istnieje. Dobra. No dobra. Cat etc passwd bad request. Ok. ID takie. Mogę dać netcat 4242 minus e etc push s kurwa bin sh bad request. Nie mogę dwóch komend? Who am I? Mogę. Myślę, jak to teraz zrobić, bo kurczę. Ciężko. Może tej nie, może po prostu nie da się tak zrobić? Ja bym zobaczył coś takiego, jak co zrobiłem przedtem. I spróbował to przeczytać. A, przecież tutaj nie było SSH. Holy shit.
No tak. Nic mi to nie daje. To mi absolutnie nic nie daje. Mamy gita jakiegoś. Jest ta szósta, co zapiszę. Okej, okay, a co to mi daje? Bo ja szczerze nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, co to może mi dać. Dokę się otworzył. API. Wygląda bardzo przyzwoicie ten skrypcik. Okej, okay, to tutaj Alpine. Nie pasuje chyba. Ale rozumiem, że Docker minus H się z tym łączy. Dobra, zobaczmy taką komendę.
Zaraz, jakie to jest? 2, 3, 7, 5. I teraz coś. Co ty możesz mi powiedzieć? Builder, compiler, config. Config, możesz mi podać. Config ls. I dużo mi to nie dało. Było takie coś na wyświetlenie, co się tam znajduje. History, images, ale history też brzmi ciekawie. History, nie bać, images. O, tu coś mamy. Dobra, czyli jest tutaj trochę, jest Alpine. Kurwa, jest takie coś. Dobra, po kolei. Docker run. No ja bym chciał tutaj. Gdzie ty byłeś? Sekrety to nie. Kurwa, się ludzie rzucili na tego Facebooka teraz, ja pierdolę. Nagrywa się? Nagrywa się. No wiem, że ja bym chciał na pewno uruchomić sobie mount, wypierdolić to, zobaczyć tego Alpina i tu mogę, wiem, że podać wersję i powinno działać? Nie. Docker-h run. A, tu jeszcze minus v podaje. O! Działa! No nice, no to teraz... Escape? Czekajcie. Bo to jest zwykły ten. Zwykły taki mount. Kurwa, ja wiem, że było takie coś jak. Daliśmy cecha root, zamontujmy sobie ISH. To teraz znowu jest root. Ale jesteśmy w innym miejscu. W sensie 1702. Cecha root mount. Kurwa, nie pamiętam, czym to się różniło, ale to jest ta flaga ostateczna. Także tyle ode mnie, dzięki za uwagę i na razie.